Pokażę Wam dzisiaj kuchnię po literze U, o którą prosiliście. Po prawej stronie mamy wysoką zabudowę, zobaczcie. I po lewej stronie mamy blat roboczy, nie mamy szafek wiszących, takich typowych, tylko takie bardziej otwarte. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Pierwszą taką opcją, która wyróżnia tą kuchnię, jest też oddzielenie od części salonowej za pomocą drzwi szklanych, które tutaj są otwierane, tak jak widzicie, na zewnątrz. I mamy schowane, słuchajcie, mikrofalówkę. Tutaj nad piekarnikiem mamy opcję schowanej mikrofalówki. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. To jest część zamknięta, wszystko mamy szczelnie zabudowane. I tutaj od środka wygląda to tak, że ta mikrofalówka jest schowana. Mamy w narożnikach Magic Corner, po lewej stronie z lewo zmywaka mamy zmywarkę 60 cm. Pokażę Wam od środka też sprzęty tutaj. No i mamy takie półeczki, które są właśnie zrobione z malowanych pruszkowo-czarnych profili. I do tego mamy też połączenie z laminatem. Wolno wiszący okap, taki przyścienny, okrągły. O to też się pytaliście. Tak, da się taki zrobić, tylko musicie wybrać model do montowania właśnie na ścianie, a nie na suficie. Tak jak tutaj widzicie, jest taki element, który za tą okrągłą tubą się znajduje, więc na to zwróćcie też uwagę. Więc tak to, słuchajcie, wygląda. Być może Wam się to przyda. Jeżeli chcecie zobaczyć inne kuchnie, dajcie znać w komentarzu.